Yoshi chce walczyć na Fame MMA. Wyzywa pół internetu do walki. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Yoshi to jeden z bardziej znanych twórców na polskim YouTube. Wrzucił on wczoraj na swojego Instagrama ogromną ilość instastory, w których postanowił wyzwać kogoś do walki na Fame MMA, jednak nie ograniczał się tylko do jednej osoby. Yoshi postanowił wyzwać całe grono twórców, no można by powiedzieć, że z pół polskiego internetu. Osoby z ekipy jak Freeze, Wercow czy Poczciwy Krzychu, osoby z TeamX jak Natsu, Leksiu czy Monika Kociołek, włodarzy Fame MMA Boxzela i Wojtka Gole, a także Blowka, Izaka, Isamu, Mandzio, Multiego, Kasix, Jasia Kapele, a nawet Cristiano Ronaldo. No ogólnie było ich bardzo dużo. Cała sytuacja to zapewne żart, co można wnioskować po samej ilości wyzwań, jak i argumentacji walk. Myślałem, że się walimy, zrobimy walkę bez kręgowców, ja versus ty. Siema wariacie, walimy się? Gala Fighter? Witam panowie, przychodzę z propozycją, mianowicie zrobienia trójkątu męskiego. Ale ciebie chcę wyzwać do Freestyle Rap Diss Challenge Battle. Od włodarzy z informacją, że mogę zaprosić ponownie, więc zapraszam. Tak będzie cię robił. Pozostaje jeszcze możliwość, że Yoshi będzie nowym zawodnikiem Fame MMA i szuka sobie potencjalnych rywali do najbliższych walk. Jednak osobiście skłaniałbym się do pierwszej opcji, że jest to raczej żart. Standardowo dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, a ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć! Udowodni ta walka to, kto jest największym potomkiem papieża Polaka. Jeśli przegrasz, to znaczy, że frajer pompka jesteś, żaden Polak potężny. Jest równość, więc możemy równie się zmierzyć. Musimy się zmierzyć w tym, kto ma nos lepszy. Ja mam gorsze.